Za plecami Legii coraz więcej luzu, a to efekt słabej wiosną postawy Widzewa. Nie dość, że Łodzianom nie wiedzie się na boisku, to na domiar złego w szeregi Widzewa wkradło się spore zamieszanie organizacyjne. W ciągu 2 tygodni łódzcy piłkarze mieli już 4 trenerów. Zresztą przed meczem Lech-Widzew najwięcej mówiło się właśnie o trenerach. Ostatnio wielu piłkarskich działaczy po kilku porażkach swojego zespołu w lidze natychmiast zmienia trenerów, szukając szkoleniowców z predyspozycjami Kaszpirowskiego. Rozczarowanie kibiców Lecha po pucharowej porażce z GKS-em Katowice było duże. Wielu spekulowało, że z dalszej pracy z tym zespołem zrezygnuje trener Romuald Szukiełowicz. Czy od wyniku tego meczu zależeć będzie dalsza pana praca? To znaczy... Można się tego spodziewać, tym bardziej, że dużo ludzi tak mówi, natomiast w klubie na ten temat w ogóle nie rozmawiamy i nie biorę na razie tego pod uwagę. Widzew Łódź do Poznania przyjechał po zwycięstwo, choć bez Grzegorza Mielcarskiego, to pod wodzą nowego trenera Franciszka Smudy. Pod jego kaszpirowskimi siłami Widzew ma odzyskać dawny blask. Ja myślę, że dla każdego trenera jest to bardzo interesująca praca w Łodzi. Jest to ciekawy zespół, jest to klub układany z możliwościami grania w pucharze, dlatego każdego trenera powinna ta praca interesować. To znaczy w Mielcu było inaczej? Nie mogę powiedzieć, że w Mielcu było inaczej. Mogę powiedzieć, że podobna praca układała się tak samo, jak i może tutaj w Widzewie się układa. Natomiast w Mielcu trzeba trochę poczekać na zespół. Jest to budowany od podstaw prawie, że można powiedzieć, zespół. I tutaj nie można uzyskać tego w takim szybkim tempie. Jaki plan sobie pan nakreślił? Przejął pan w końcu wicelidera tabeli. To znaczy cały zarząd klubu czy sekcji piłki nożnej w Widzewie to jest cel uzyskania pucharów. Ja też sobie ten cel zadałem. Jak będzie, zobaczymy za 2 miesiące. Na razie Łodzianie przegrali w Poznaniu 0-1 i stracili fotel wicelidera na rzecz GKS-u Katowice. Był to mecz niewykorzystanych sytuacji podbramkowych dla obu zespołów. Przewagę w tym spotkaniu mieli Widzewiacy, ale więcej niebezpiecznych sytuacji potrafili stworzyć Lechici. Gospodarze po bezbramkowej pierwszej połowie w 55 minucie przeprowadzili lewą stroną szybki kontratak, po którym Piotr Rejs umieścił piłkę w bramce Widzewa. Chwilę później Łodzianie bliscy byli wyrównania, lecz piłka po strzale Radosława Kowalczyka trafiła w poprzeczkę. W rewanżu poznaniacy mogli strzelić drugiego gola, ale Łodzian uratował słupek po strzale Waldemara Przysiudy. 6 minut przed zakończeniem meczu bramkarz Łodzian Andrzej Woźniak zatrzymał piłkę ręką przed polem karnym, za co otrzymał czerwoną kartkę od sędziego Romana Kostrzewskiego. I mimo jeszcze wielu sytuacji podbramkowych, obu zespołom nie udało się zdobyć więcej bramek. Czy kapitał zgromadzony jesienią wystarczy Widzewowi do osiągnięcia europejskich pucharów? Wiosną Łodzianie w 10 meczach zdobyli tylko 11 punktów i jak widać, to zdecydowanie za mało, by myśleć o mistrzostwie. W tabeli Widzew spadł na 3. miejsce, bo po niemrawym początku wiosny ocknął się katowicki GKS. Wicemistrzowie Polski awansowali do finału Pucharu Polski, a w lidze wygrali 5 kolejnych spotkań. Inna sprawa, że to 5. zwycięstwo odniesione zostało w niecodziennych okolicznościach. Tak niecodziennego meczu nie było w polskiej lidze już dawno. 4 zagrania ręką, po których celnie egzekwowano stałe fragmenty gry, ustaliły wynik spotkania. Najwięcej wątpliwości wzbudziła sytuacja z pierwszej połowy, gdy sędzia Zenon Tobera po raz pierwszy wskazał na wapno. Sędzia nie powinien podyktować w tym momencie rzutu karnego, ponieważ to jest uderzenie piłki w rękę niezamierzone. Było tak mało widoczne, dla nas oczywiście, i to było uderzenie prawie z metra. No, trudno mi się, sędzia powinien w tym momencie, poszedł chyba prawdopodobnie na krzyk zawodników GKS-u Katowice, bo oni krzyknęli, że ręka, i on w ten czas podyktował rzut karny. Pierwszy raz celnie z 11 metrów strzelił Janoszka i ta bramka w dużej mierze zaważyła o losach spotkania. Mielczanie musieli atakować, a to odpowiadało rywalom. Po jednej z kontr kapitan Stali Federkiewicz zagrał rękami przed polem karnym. Rzut wolny na bramkę zamienił pięknym strzałem Maciejewski. Niedługo potem sędzia po raz drugi nie miał wątpliwości. Kolejna ręka Federkiewicza i kolejna bramka. Skutecznym egzekutorem okazał się ponownie Maciejewski. Po raz 4 piłka trafiła w tym meczu w rękę Świerczewskiego i tradycji stało się zadość. Bogusław Cygan zdobył swoją kolejną bramkę, która na kilka minut przed końcem spotkania nie mogła zmienić jego losu.
jeżeli sędzia dyktuje jedenastki, to należy je tylko wykonywać. Pracy sędziego trudno mi ocenić, za daleko siedzę, żebym pracę sędziego ocenił, natomiast ta ocena powinna wyjść od kwalifikatora meczu. Mecz ustaliła pierwsza bramka rzutu karnego, gdzie ręka była nastrzelona z metra, trafiła zawodnika w rękę. No i z tym, że sędzia dał dzisiaj trzy identyczne rzuty karne za to samo przewinienie, gdzie praktycznie nie jest, że zawodnik zagrał rękę, tylko dostał przeszczale w rękę i w tym momencie jest rzut karny. Oddając jednak sprawiedliwość wydarzeniom na boisku, zwycięstwo GKS-u było jak najbardziej zasłużone. Myśmy zapowiadali, że podejmujemy walkę zarówno o najwyższe miejsce w lidze, jak i chcemy walczyć o Puchar Polski. Jesteśmy w finale Pucharu Polski, jesteśmy na dzień dzisiejszy na trzecim miejscu w lidze i prawdopodobnie, bo na 100% tego nie można zagwarantować, GKS po raz 10 będzie startował w europejskich pucharach. Natomiast Mielczanie po tej porażce muszą wciąż ostro walczyć o utrzymanie się w Ekstraklasie. Teraz mamy dwa kolejne mecze wyjazdowe, dość trudnymi przeciwnikami, bo sąsiadami prawie że z tabeli z tej strefy zagrożonej. Wydaje mi się, że no, będziemy walczyć do końca. Te mecze będą decydowały o tym, czy zostaniemy w lidze, czy ja w ogóle nie dopuszczam myśli, że o spadku z ligi. Wierny kibic mieleckiego zespołu Grzegorz Lato przy okazji spotkania nie omieszkał przyganić dziennikarzom, którzy zrobili go trenerem Widzewa, zanim nim faktycznie został. On dziwi się dziennikarzom, bo po wyjściu z Widzewa rozmawiałem z dziennikarzami i powiedziałem to samo, że panowie dziennikarze zadzwońcie sobie o godzinie 8, po 8 i będziecie wszystko wiedzieli, wie pan. A ktoś mnie, nie zdążyłem dojechać do Warszawy, a już w telegazecie piszą, że jestem trenerem, wie pan. Ja z zasady jestem tym człowiekiem, że tak powiem tak, to znaczy jest tak, a nie, że w tej chwili, że z żoną skonsultować coś takiego, wie pan, no niepoważne sprawy, no ktoś swojej tam pewnej części ciała w tej chwili broni, wie pan, no.